Dzień dobry. Dzień dobry, to znaczy, że się zaczyna infodzień, a w infodniu Diana Rudnik z gazetą? Przeglądam sobie tak, jak podsumowują gazety, bo my także będziemy w infodniu podsumowywać, co oczywiste, miniony rok, 2010. Domyślam się, że będziemy także towarzyszyć widzom w przygotowaniach. Bo tak większość jest. Z nas jednak widzę, że tam, specjalne przygotowania. Widziałam, że próbowaliście zaglądać do fryzjerów, do stylistów. Ale tak, ja to generalnie, no dzisiaj to akurat przez święta bardzo się zapuściłem, ale tak normalnie to się czeszę gąbką i to nie zajmuje dużo czasu. Niemniej ludzie są, którzy mają. Ale czy dzisiejszego więcej. Wieczora zmienisz to przyzwyczajenie? Nie. A brokat? Raczej nie. Serpentynki? Raczej nie sądzę, serpentynki nie, raczej nie. Ja jestem typem domatora i należę do tej części Polaków, która się zaszyje w domu na wsi i nie będzie się... Tak zwany bal dziennikarzy. Tak dokładnie to będzie wyglądać. To nie znaczy, że kogokolwiek odmawiamy od udziału w hucznych imprezach albo organizowaniu hucznych imprez. Bardzo mi się podobało, że cierpieliście, że brakuje wam pierwiastka kobiecego o poranku, więc teraz wyrównamy to w infodniu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do nowego roku. Tobie również, Rafale, a państwa zapraszam już za moment na pierwszy serwis o 11. Do zobaczenia.